Witam Was na kanale Hodowla Papug. W dzisiejszym odcinku będzie film, w którym się chce czegoś nauczyć, żeby dać papugom warzywa, owoce. I tak, ja się na tym nie znam, nie wiem tego tak, że dawałem już owoce, tylko czasami tam dawałem pomidor, ogórek, to czasami taką marchewka, jabłko i tyle, no i jajko. A tak to dzisiaj chcę zrobić wszystkim mieszankę taką, w której będzie burak, będzie borówka, malina, ogórek, pomidor, marchewka, jajko, cukinia i jeszcze pójdę po jabłko. Niestety nie mam dyni jeszcze, bo jeszcze rośnie u nas. Ale będę chciał jeszcze dodawać do tego gruszkę, śliwkę jeszcze przyniosę. I mówcie mi załóżmy, bo się na tym nie znam, czy dobrze to robić, czy zwieszać też czymś innym. I w ogóle jak to robić i możecie mi dać jakieś pomysły swoje. Więc po prostu piszcie w komentarzu, ja idę po resztę do jakichś składników i zaczynam to wszystko robić. Tak, jestem tutaj. Już wszystko przygotowane. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że sprzedałem. Znaczy nie muszę, ale chcę. Sprzedałem 4 faliste. Sąsiadowi, więc wiem gdzie są. Tak, tutaj mamy hop hop, tutaj jest dla niezłoczek, ale to zrobimy tak, hop, tutaj jak możecie zobaczyć jeszcze jest jedzenie, hop, okej, okay. Ale mniejsza o to, chcę zrobić tak, czekajcie, jest krzywo coś. Nie zobaczycie tak. Okej, lepiej. Że chcę dać jedzenie na sam dół. Później dawać jeszcze te owoce, warzywa. Mam nóż. Powiedzcie mi, czy można to dawać owoce i warzywa z jajkiem, czy nie. Jak nie, to po prostu nie będę dać dzisiaj, da, bo nie wiem. Mam pomysł taki, że najpierw dać sposoby do każdej miski jedzenia. Jedzenia, tutaj drugie ma tego tu w środku. Okej. Hop. 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 I wreszcie się dostało się. Hop. Okay. Teraz tu sobie wsypę to. Tu, wy tego nie widzicie, ale to zaraz wam pokażę wszystko jak zrobię. Okay, tu jest. Tu jest, tu sobie tego trochę. COVID-19 siedzi w imieniu. Tutaj ma dla mnie złączek, tutaj jest latek tutaj. No i tutaj jest wszystko dla zeli. Teraz mam taką mieszankę. Taką po prostu zmieniłem ją, to nie jest aż tak bardzo tłusta mi się wydaje. Ocenić po prostu to w komentarzu. Wszystko jest tak samo zrobione. Tylko po prostu w niektórych miejscach więcej słonecznika. Ale dobra, teraz o COVID już poleciał. I teraz zrobimy tak. Ja sobie tu, czekajcie, gdzie mam tą pokrywkę tego. Bo tu jest pokrywka od tej. A tu jest. Ja sobie to tu wszystko zrobię i zaraz wam pokażę jak pokroję, okej? Okay? Po pierwsze w składniku, czyli ponadce z marchewki mam tak. Tutaj tak. I teraz będę warzywka krył i po prostu dawał owoce. I jajko. I powiedzcie mi, czy mogę dostać liście z buraka. Dzisiaj mnie daje, bo nie wiem. Jak powiedzieli, że tak, to będę ich dawać. A więc tak, ja znowu przerwę, żeby cię i zaś widział, jak zrobić coś nowego. Wszędzie jest wszystko dane. Tak to wygląda, tak trzeba, czekajcie. Hop. Tak jest efekt końcowy. Teraz wam mogę powiedzieć, co tu mają. Mają tak,
Tutaj po prawo, tu woda lepiej będzie, ale w każdym jest to samo. Jest tak, jajko, śliwka, ogórek, pomidor, cukinia, jabłko, marchewka, burak, malina, borówka, natka z tej, z marchewki, to 11 jest rzeczy, jeżeli się nie pomyliłem. Wydaje mi się, że dobrze. Powiem wam tak, moim zdaniem nie sukces jest zrobić raz na jakiś czas, a sukces jest zrobić codziennie. Może teraz przesadziłem, może zrobiłem za dużo. Oceńcie to sobie w komentarzu. Tym tutaj już mogę to dać. Opa. Zobaczmy, co będę robić. Tego buraka muszę wziąć. Czekajcie, tam to chyba idzie do cienia. To jest większy cień. Tak. Hop. Hop, 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 hop. I co? I tyle. Idę roznosić. I zaraz się widzimy, jak rozniosę wszędzie.